Od pomysłu przez szkice. Projekt zacznięty z Pinteresta chyba. Trochę zmodyfikowany. No, na razie poszedł szkic. Kolejny etap. Biały na podkład. Na razie to wygląda nieciekawie. Domu od domu cały czas ma długi. Nowa powieść science fiction Boba Fett 202. No. Czerwony wjechał. Nie do końca mi się podoba krycie tych farb, bo jest po prostu masakra. Nie miałem pewnej obawy co do tego, jak to wyjdzie, bo nie do końca byłem zadowolony z tego, jak farba kryje, ale efekt ostateczny jest bardzo spoko, fajnie się te kolory tutaj wymieszały. Korzystałem z farb do ubrań i z markerów. Markerami się zdecydowanie przyjemniej robi, nie wiem, nie mam pojęcia, jaką to będzie miało trwałość. Mam nadzieję, że chłopak będzie mega zadowolony z tego. Kurczę, narobiłem się, nie przypuszczałem, że tyle godzin będę nad tym siedział, ale się wkręciłem w szczegóły i tak dalej, miało być zupełnie, zupełnie prościej. No ale jest tak, widzę swoje błędy, ale jestem zadowolony. Jak na drugi ciuch, który zrobiłem, to jest mega. W kilku miejscach, takich jak tutaj, trzeba będzie zrobić popraweczki drobne za 24 godziny, jak farba zupełnie wyschnie. Mógłbym ją przysuszyć na przykład suszarką do włosów, ale nie wiem do końca, jak ta farba się zachowuje. Co do akrylu bym się nie zastanawiał, ale tylko wiem tyle, że to są farby na bazie wodnej. Więc po co ryzykować, jak się tyle narobiłem.